Witamy! Dzisiejszy bardzo przyjemny wieczór powinni nam mówić swoją drogą piłkarze. Za chwilę pierwszy gwizdek. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a razem ze mną na stanowisku komentatorskim Jacek Laskowski. Za chwilę rozpocznie się spotkanie z kolejnego rozdania Ligi Weekendowej Mistrzostw FIFA Ultimate Team. Jacku, chyba będzie co oglądać. To może być niezłe spotkanie. Liga weekendowa FIFA Ultimate Team w ogóle robi się moim zdaniem coraz ciekawsza. Rośnie stawka, z nią wymagania, ale poziom rozgrywek podnosi się chyba jeszcze szybciej. Strzał głową do nie, ale obrona fantastyczna. Świetne teraz zagranie. I mamy bramkę, ładnie rozpoczęli to spotkanie. Teraz gra powinna nam się otworzyć. Na pewno na tym, co się nie skończy. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Rodrigo. Przy piłce Roberto Baggio. Już blisko pola karnego. I stracili piłkę. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Lukas. Dziś po raz setny wybiegnie na murawę w barwach tego klubu. Miło popatrzeć, kiedy zawodnicy lubią grać w jakimś klubie. Mam nadzieję, że będziemy mogli obejrzeć kolejne 100. Carles Puyol. Z piłką Longley. Luis Suarez. Zespół Vipers ze stratą. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Był tam potencjał w tej akcji, ale zupełnie go nie wykorzystali. Skutecznie przerwał akcję, ale drużyna atakująca będzie jeszcze miała wrzut z autu. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Świetnie przeda się przez obronę. Griezmann dobrze ustawiony przy dalszym słupku. Wybijają na rzut rożny. Będziemy mieli stały fragment gry. Luis Suarez. Stanowczo, ale w piłkę. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Vipers w ofensywie mogą za... Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę! Byle tylko za bardzo nie uwierzyli. Wierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. No i mamy 2-0. Zobaczymy, czy rywale zmienią swoją taktykę. Lukas. Obrońca na posterunku. Pressing ze strony rywali. Messi przed do przodu. Antoine Griezmann. Sergio Ramos fauluje. I żółta kartka dla Sergio Ramosa. Ależ teraz świetnie wypiąstkował tę piłkę.
i będziemy mieli rzut rożny. No tak, gospodarze mają korzystny wynik. Prowadzą, no tak, sami państwo widzieliście. Po takim uderzeniu nie może nawet powiedzieć, że było blisko. Tę główkę oczywiście odnotujemy w statystyce strzałów, ale trudno mówić o jakimkolwiek realnym zagrożeniu. Natomiast zawodnik może się usprawiedliwiać, że był naciskany przez rywala. Ma trochę miejsca na skrzydle. João Moutinho. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Griezmann z wyczuciem. Ruszył za szybko do tego podania, spalony. Przy piłce Roberto Baggio. Minął teraz obrońcę jak chciał. Maradona! Luka Modric. Carles Puyol. Piłkę ma Sergio Ramos. Luka Modric. Suarez. Jest zawodnik na czystej pozycji. Uff, co za interwencja. I tak oto tracą piłkę. Vipers coraz bliżej do bramki rywali. Suarez. I jest bramka. Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dogranie. Wprost na nogę. A Suarez tylko rzucił okiem w stronę bramki i posłał piłkę do siatki. Zasłużone gratulacje od kolegów. No, rzeczywiście kiepskie podanie. Przeciwnik nie musiał się trudzić, by przejąć piłkę. Przy piłce Roberto Baggio. Griezmann. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Luka Modric. Modric niedobrze i strata. Sędzia każe grać dalej. Lucas Moura wykłada piłkę koledze. Wciąż ma piłkę, szuka okazji. Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Jest 3-1, ale to nie jest jeszcze gwarancja wygranej. Luka Modric. Griezmann. Dobrze próbował, ale stracił. To może być bramka kontaktowa. I zażegnane niebezpieczeństwo przez rywali. Suarez świetnie zagrywa na wolne pole. João Moutinho. 3-1 to rezultat po pierwszych 45 minutach.
Przed nami drugie 45 minut tego spotkania w lidze weekendowej Mistrzostw Fut. Obaj trenerzy po wyjściu z szatni co chwila dyskutują ze swoimi asystentami. Widać, że nieustannie analizują sytuację i są gotowi reagować na wydarzenia na boisku. Obaj ruszyli do tej piłki, ale atakujący przeliczył się w tej akcji. Bramkarz zdołał go uprzedzić. I strata piłki. Trochę się zbliżył do pola karnego. Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. Vinicius Junior. Jak to nie wpadło, Darku? Nie mogę uwierzyć, że nie ma gola. Ależ to wyciągnął. Luka Modric. Longle. I przy piłce Suarez. Piłkę ma Griezmann. Ależ okazja Griezmana. Nie będzie bramki. Skuteczna interwencja obrony. Będziemy mieli rzut z autu. Luis Suarez. Piłka u Xaviego. Ładne. Suarez musi to trafić. Tak, to jest bramka. Najlepszy dowód, że kiedy stracisz piłkę, warto od razu doskoczyć do rywala. Cała drużyna skutecznie uniemożliwiła rozpoczęcie kontrataku. Odzyskała posiadanie i zakończyła to wszystko celnym strzałem. Zobaczmy raz jeszcze, bo rzeczywiście jest na co popatrzeć. Ładne wykończenie, ale przede wszystkim powinniśmy docenić to, jak usiedli na rywalu. Gdyby nie wysoki pressing, nie oglądalibyśmy teraz tej powtórki. Przy piłce Roberto Baggio. Jest okazja, ależ zmarnowana okazja. Uderzał z bliska, ale jednak niecelnie. No, mało zabrakło, ale poszedł na siłę, wtedy trudniej jest zapanować nad trajektorią lotu piłki. Modric zepsuł to podanie. Ależ tam się przedarł. Jest bramka, godna podziwu postawa. Choć przegrywają wysoko, nie złożyli broni. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. 4-2. Idzie do przodu. Szkoda, że nie opanował tej piłki. No i za moment wznowią z autu blisko pola karnego. Kiepsko z autu, wprost do rywala. Suarez zmierza z piłką w stronę pola karnego. No i strata piłki. Diego Maradona. Ruszył do przodu całkiem udanie. Minął obrońców, biegnie na bramkę. Gol! Zdobywają bramkę kontaktową. Niesamowita historia. Jeszcze niedawno wyglądali tu na chłopców do picia, a teraz proszę, odgryzają się i to skutecznie. 4-3 i pytanie, czy tak to się skończy. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Carles Puyol. Antoine Griezmann dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Niezła okazja do kontry. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali.
Sergio Ramos przejmuje piłkę. Robi się niebezpiecznie. Jest gwizdek. Sędziego i zobaczymy. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Teraz Maradona. Górą do Lukasa. Czy będzie bramka? Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Gareth Bale. Naciska ekipa Vipers. Bramka coraz bliżej. Luka Modric. Dobre, skuteczne podanie. Świetna akcja w obronie. Baggio przy piłce. Rodrigo. Maradona teraz. Przy piłce Roberto Baggio. Niedobre dośrodkowanie. W takich akcjach bramkarz panuje nad sytuacją. Takim strzałem raczej go nie zaskoczy. Luka Modric. Teraz Xavi. No i końcowe 10 minut tego spotkania. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć, a zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Może dobić rywala. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. Piłka ląduje w bramce. Spójrzmy jeszcze raz na tę bramkę. Jestem pewien, że trener też ją sobie po meczu obejrzy. Bramkarz nie zachował się tutaj dobrze. Wypluł piłkę wprost pod nogi rywala. Na tym poziomie to się nie mogło skończyć dobrze. Lucas Moura. Niestety strata piłki. Mecz powoli się kończy. Pozostało jeszcze 5 minut regulaminowego czasu gry. Przy piłce Roberto Baggio. João Moutinho. Brawo, ale jest szansa. Niestety, nie ma gola. Piłka odbita od słupka. Wraca na murawę. Ależ to był jednak nie fart strzelca, Darku. Zadzwonił. Jest okazja. A teraz Roberto Carlos. Dobrze to odczytał. W porę zareagował. I mają piłkę. Piłka u Xaviego. Vipers w ofensywie mogą zagrozić rywalom. Przy piłce Roberto Baggio. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Sprytnie podciął. Bramka kontaktowa. Zostało jeszcze tylko kilka minut, ale jeśli nadal będą tak atakować, to kto wie, czy nie uda się wyrównać, a może coś więcej. Trzeba tylko jeszcze trochę przyspieszyć. Trener też to pokazuje. Łatwo nie będzie. Koniec spotkania. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa. To był najlepszy moment na strzelenie zwycięskiej bramki, bo na jakąkolwiek odpowiedź brakowało już czasu.
sounds that carry me so far away. The freedom now, forever I'll be bound. Dream of the sound.